Z tej strony Lolak, a to jest Trackmania. Trackmania, dość popularna gra, która polega głównie na jeżdżeniu po torach. Trochę tak ta nazwa w sumie wskazuje na to. I dzisiaj zagramy sobie Trackmania Stadium, raczej przetestujemy. Ponieważ nie mam pełnej wersji, ale od pewnego czasu możecie przetestować w sumie ogólnie grę. Jak tutaj piszę, enjoy unlimited access to first 48 hours, czyli możemy wszystko robić co chcemy przez pierwsze 48 godzin. Mi zostały tylko 24 niestety. I niestety także mamy zablokowanych resztę tych poziomów singlowych. Więc tylko białe, najłatwiejsze poziomy mamy dostępne niestety. Tutaj możemy kupić i dzięki demie, podczas dema możemy kupić daną grę za darmo. Słuchajcie, bardzo fajnie. I oczywiście pełni działającym multiplayerem, możemy tutaj robić co chcemy, wbijać na obojętnie jakieś serwery. No, oczywiście także edytor mapy działa, możemy stworzyć sobie nową mapę, na przykład zaawansowany zmiech, bla bla bla, bo w końcu to tutaj także możemy tworzyć własne trasy, to jest świetne. Dobra, weźmy grę wieloosobową, bo z jakiś fajny serwerek wejdźmy. Typu, nie wiem, sexy lol. Jakieś te krótkie, nie chcę. Chcę, żeby było paru graczy. Dobra, załóżmy, że ten serwer. Jakieś mini trasy. Ojej, zbyt wielu graczy. Speed beginner, niech to będzie, no. O co chodzi w tej grze? Chodzi o skilla. Musimy się postarać jak najszybciej przejechać daną trasę i tyle. Nie będzie tu rewelacji jakiejś i tak dalej, i tak dalej. O, tak wygląda gra. Ojeju, coś tutaj tak lekko mi przymula. Za mnie. O god. W Trackmanie gram nie od dzisiaj. A to co jest? World G. What the fuck? Aha, dobra, GPS o czym. god, co ja znowu zrobiłem? W Trackmanie gram nie od dzisiaj. Już za czasu, kiedy byłem młodszy, o wiele młodszy, grałem w pierwszym Trackmanie. Była to właśnie Trackmania Nations. Dzisiejsze... jestem drugi, o co chodzi? What the fuck? Ile minut to się jeździ? Czyli dzisiejsze stadium, właśnie w które gram. Od pierwszej wersji, w tą, którą grałem, to była po prostu Nations. Potem jeszcze było Nations ESWC, coś w tym stylu, na mistrzostwa. Takie, tak się nazywają. I od starej wersji zmieniło się dużo. Dodano między innymi piachy, po których można fajnie driftować. Pojadę prosto, bo nie wiem czy... Nie no, musi być prosto. Skręcaj mnie to, skręcaj! Ui! O, Japończyk nawet tutaj jeździ. Ale jaja. Oho. Patrzcie na to, jaki speed. Może nie boga. Ła. Pojechałem za tym gościem, nie? Okej. Okay. I powiem szczerze, grałem tego stadium teraz. Grałem jeszcze w Nations Forever. Dużo kiedyś.
I ta gra. Ja kocham tą grę za bycie nim, za samą jazdę. Z czasem powiem wam jedno. Powiem wam jedno. Ta gra niewiele się różni od tej, którą kiedyś grałem parę dobre, ponad 10 lat temu chyba. Nie dobrze pamiętam. Już 10 lat temu była ta gra i ona, czym ona się różni? Jeśli chodzi o wyścigówki, czyli tym, czym teraz jadę, nie różnią się te wyścigówki niczym. Może model jazdy lekko się zmienił, ale naprawdę praktycznie nieodczuwalnie. No Jezu. Jeśli chodzi o mapy, no teraz jadę po czymś, co nie było kiedyś. Kiedyś były tylko te drogi i takie panele, o, takie jak te, o tutaj, co teraz jadę. Więc dużo, dużo dodano. W Nations, jak mówiłem, dużo grałem. Było Nations Forever, było darmowe i w to głównie się zagrywałem ze swojego czasu. W sensie w tamtą starszą też, ale w Nations Forever o wiele więcej grałem, bo było darmowe i tam miałem co grać. Tam te stare Nations ciężko było spotkać jakichś ludzi, powiem wam szczerze. O, proszę, nie rozbij się. O, jeszcze. Ile tego jeszcze? Gdzie ta meta, proszę was? Hopa, o, jest meta. Yeah, patrzcie, drugi nawet. Silver. Ale zrobiście. Co mogę jeszcze powiedzieć o Trackmanie? Trackmanie jest zarobiste i tyle. Nie ma co tu zbytnio odpisywać. Ponieważ ta gra jest strasznie prosta. Chodzi o to, żeby dostać się z punktu A do punktu B w jak najszybszym czasie. Nie możemy się tu zderzać. Nie ma czegoś takiego jak dowolnej jazdy. Ale gra się świetnie. Patrzcie, pierwszy jestem. Jak na razie, skręcaj. O kurde. Ale masakra. Patrzcie, pierwszy. Patrzcie, o 200. I o to chodzi, właśnie taki zacież, że udało nam się coś zrobić. No nie, już mnie pobito. I to dość grubo. O, fuck, jeszcze laga miałem. O lol. Też można różne klaksony tutaj wsadzić. O, hapa. Ale oprócz samego takiego jeżdżenia bezsensownego, ludzie są na tyle kreatywni, że tworzą coś odmiennego często. Na przykład kiedyś w Nations Forever były takie mapy, jak one się nazywały, chyba mniej więcej... O kurde. Chyba się nazywało coś w stylu Adventure lub coś w tym stylu. Tam nie musieliśmy na czas to robić, raczej też musieliśmy w sumie, ale tam głównie były trudne do przejazdu ścieżki, jakieś cieniutkie listewki, nie wiadomo co. I co było strasznie ciężkie, lub skoczyć w jakieś miejsce, ale nie mogliśmy się dobrze rozpędzić, to też było strasznie ciężkie. I tym podobne rzeczy, no. Ja pierniczę, co ja robię. Skupiam się trochę na gadaniu, więc... Dobra. A, skręcaj. Aj. Trzeba na full gazie przyjechać. O nie, już myślałem. No kurde. Widzicie, ta gra jest prosta. Po prostu jedziemy. Ja nie mam czego zbytnio tu opisywać, bo po prostu jedziemy do przodu, skręcamy i tak dalej. Znaczy, mamy takie panele.
po których nasz samochód przyspiesza na przykład. Wszystko jest stworzone z takich bloczków, klocków, coś w tym stylu. Tylko często się powtarza to. O, i dupa. Ale można ocenić, ja uznam to za beautiful. Jestem czwarty! Ja pierdolę. Ale dupa. Jakieś tam punkty dostaję LP. Ale są punkty rankingowe. Nabijamy tutaj rangi, możemy się stać jednym z najlepszych graczy na przykład. Może dostaniemy jakąś tę nagrodę. Dobra. Druga trasa. Ciekawe jak ona wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o grafikę w grze. Ja nie mam max grafiki oczywiście ustawionej. Trochę mnie komputer ogranicza. Tylko pracuję ciężko, by zainwestować w coś porządniejszego do tego kompa. Śmierć? To czyli którędy? Okej. Widzieliście to, co pojechało? Właśnie widzieliście samochód WRC. Jeśli dobrze się przyjrzałem, to był Volkswagen Polo wersji WRC. A skąd on się tu wziął? Takie pytanie. Pytanie, odpowiedź jest bardzo proste. Zainstalował sobie skina. W Trackmanii możemy instalować skiny, które potem... Skiny, modele, coś w tym stylu. Dzięki czemu jesteśmy trochę unikalni, choć nie do końca, bo te skiny sami w końcu nie robimy, tylko ściągamy z neta. No i możemy sobie takie skiny zainstalować, kiedyś się bawiłem w to. Niestety, jeśli nie mamy wykupionej gry, tak jak ja na przykład, no cóż, nie poszalejemy, tyle wam powiem. Skiny nie będą widoczne, przynajmniej tak było w Nations Forever. Którędy? Ała, już wiem, którędy trzeba było. Jeszcze nikt nie znowu. O lol. O, ktoś nabił w końcu. Minuta jazdy. Masakra, nie lubię długich tras, naprawdę. Się najeździłem na nich. Szkoda, że Nations Forever nie jest za darmo. Mogliby teraz zrobić, że United jest za darmo. United to była pierwsza część Trackmanii, która... Raczej pierwsza część. Źle powiedziałem. Bo pierwsza część to była Trackmania Original. Kurde, jak mam to powiedzieć. Teraz mamy Trackmania 2. Jest Trackmania Stadium, jest Trackmania Canyon, jest Trackmania Wheelie. Ale była oczywiście jedynka. Pierwsza część Trackmania, pierwsza z pierwszych była chyba z 2001 roku. Bo teraz nazywa się Trackmania Original, żeby wyróżnić. Po prostu wtedy się nazywa Trackmania. Jeździło po kanionach takich jakby. Coś w stylu Rally i chyba po takich śnieżnych. Potem doszło Sunrise. Druga część była Sunrise właśnie. Gdzie to trzeba jechać tędy? I tam mieliśmy takie super samochody. Strasznie szybko tam się jeździło. I coś w stylu SUV, auta w stylu SUV. Wszystko było... wszystko było na wyspach. To jest, że na wyspach to jeszcze... taki miastowy styl typowo, nie? I co tu jeszcze?
I była jeszcze ostatnia część, czyli Nations, czyli dzisiejszy Stadium. Nations zrobiło taką olbrzymią furorę, że pakowali je do dwójki pod nazwą właśnie tutaj widocznej gry, czyli Stadium. O kurde, meta była, meta. Okej. Dobra. I w końcu zrobili twórcy wielką taką paczkę, nazwali ją United. United posiadała wszystkie strefy z poprzednich części. Także niezłą furorę zrobiło. Multiplayer w tej grze był bardzo fajny, bo niekoniecznie jeździliśmy po jednej, tylko po jednej czy dwóch, ale jeździliśmy po 7, teraz dobrze, czekaj, 3, 6, sorry, 6 na raz. O, teraz w miarę dobrze przejechałem. Tym razem przejadę przez lat. Okej. Piąty. Może być. No, United Forever. Potem powstało Forever w ogóle. Było Nations Forever. In United Forever. Nations Forever było darmówką. Pełną free to play dla wszystkich. Niestety już nie działa. Odkąd powstało Stadium, United nie działa niestety. Przez co wiele osób się pogniewało po prostu, nie? Musieli kupić, ale nie jest tak źle, ponieważ... koniec. Ponieważ Stadium jest tańsze od... jest tańsze od innych części, czyli Canyon and Willow. O dobre 10 euro, to jest dużo, to jest całe 4 dychy. Dodatkowo jeśli mamy promocję, to możemy za 2 dychy swobodnie sobie kupić taki Nations. Więc nie jest, nie ma strategii. A nawet Nations trzeba było dokupić premium, żeby i tak mieć skiny, jakieś bajery, smery i tak dalej. Żeby być unikalnym. I co ja miałem powiedzieć? United. No, United było właśnie taką... taką paczką, która posiadała wszystkie strefy. I potem było te Forever. Forever było to takie jakby rozszerzenie, wielki update. Zarówno do Nations, jak i United. Dodało pełno nowych rzeczy do stref. Jakieś nowe klocki, które po prostu... ludzie musieli się od nowa uczyć jeździć. Raczej musieli się uczyć na tych elementach jeździć. A kurde. A fuck. W dupę. Rozwaliłem się. A, no taka jest historia Trackmanii. Oprócz tej Trackmanii, co teraz widzicie, która dla wielu jest bardzo znana ze względu na to, że to w końcu jest stare Nations pod inną nazwą. Przedstawię wam jeszcze tego Canyon. Canyon, w którym się driftuje bardziej, i Willow, w którym w ogóle nie wiem co może być. Willow jeszcze nie grałem. Canyona trochę pograłem sobie, ale kiedy się dowiedziałem, że to przez 24 godziny, wolałem go nie ściągać, żeby już mi nie naliczało. No. No to tyle. Więc już będę się żegnał tymi ładnymi ujęciami z mojej jazdy. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. No i chyba tyle, nie? To hello, siema, do zobaczenia. Do usłyszenia raczej, albo w sumie z wami nie rozmawiam. Hej!